Siema wszystkim. Wiem, że lepiej jeździć samochodem niż poruszać się pieszo, ale zdrowie też jest ważne. Dlatego jeśli kupicie nowe auto, pamiętajcie, wchodźcie w porównywarkę Mubi, wpisujecie wszystkie dane pojazdu i wyskakuje Wam najlepsza oferta. A na hasło Strong Ekipa macie 150 zł zwrotu cashbacku. Także polecam, bo warto. I pamiętajcie, że link jest w opisie. Pozdrawiam. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek ulubiony twoich. Jedzeniowy. Będzie odcinek jedzeniowy, ale nie wiem, czy będzie twój ulubiony, bo wybraliśmy dwa wary orientalne. Jeden najniżej oceniany, a drugi najwyżej oceniany w Łodzi. Pierwszy ma 3,3 gwiazdki, czyli to jest bardzo mało. A na ile gwiazdek? Nie, na 5. To 3 to mało? No mało, no mało, to jest mało. No ale to w tym barze to myślę, spróbujemy chyba, ja tu nie będę jadł, jak to 3, jak pani Jaszura mi to dadzą, mam coś tu podrobię. Psa zdechłego. Tak. Ja myślałem, że słabo to będzie z pół gwiazdki. No, no jak? Zostanę torsji, konwulsji, jakiś tam... Masturbacji, kurwa. Masturbacji ja bym wolał, żebyś tam nie wykonywał. Raczej, bo odkąd się za kobietę przebrałeś, tak się w nie ci ufam. Bo... Pani z papilotami się do ciebie patrzy. Chyba pani. No. Z klasy ode mnie. A to twój rocznik. No, 70 lat. Jeszcze czekamy, bo dzisiaj jest gość specjalny. A, ten, co lubi zje. Puszysta Elwira jeszcze. Puszysta Elwira dzisiaj dojedzie. Puszysta Elwira zaraz przyjedzie. Co, zamawiamy? A Puszysty, ostatnio taką anegdotę wam powiem, Puszysty ostatnio mówi tak. Do takiego naszego kumpla. Kurde, ale ten Konrad, kurwa, se tych młodych takich przeciwników bierze. A później, a no tak, on też jest młody. Co tam w ogóle zamawiamy? No, tam pisali kacze dzioby w miodzie. Pisali tak, że ryż niedosmażony, kurczak suchy i na sosach oszukują. Dawaj, zrób awanturę, no. że sosu nie chcesz. Jak oszukują, to ja ich zaraz wyprostuję tutaj. Ja nie lubię oszukiwać. Kurczak, nie, no, słuchajcie. Najpierw trzeba wejść skosztować. I zobaczyć, ile jest na talerzu. Czyli jednym słowem, skosztuj, Staszku! Jeżeli będzie wam się podobał taki format odcinku, to będziemy go robić dalej. Oczywiście tradycyjne ławki, siłownie zostają. A coś takiego robimy pierwszy raz. Zobaczymy, lubimy jeść, także... Jesteśmy wiarygodnymi testerami. Bar nazywa się Lili. Dobra, czekamy na grubą Elwirę i wjeżdżamy. Lili, co ją wszyscy... Robili. Nazwijmy, robili. Mogłeś mi postawić litra? By był chiński tłumacz, był potrzebny. To zróbmy. I bym się dogadał. Zróbmy to. Litra bym wypił, teraz wchodzę i gadam po chińsku. To zróbmy to. Koniczyła. Nie będę po alkoholu jesteś agresywny i natarczywy. Jak jest? Koniczyła? Dzień dobry? Koniczyła chyba. Ty chyba, że... Ty... będzie... Skoniczyła się robota. Chyba, że tam wejdziemy. Ale że to nie jest chińskie, kurwa, jedzenie. To jest wietnamskie albo jakieś tam... No ten. Bez znaczenia co to jest. Na zdjęciu wygląda ładnie. 3,3 gwiazdki. No jak będzie dobre, to zachwalam normalnie. Nie, no obiektywnie oceniamy, no. Nie? Dzień dobry, słuchajcie, dzień dobry po chińsku jest tak. A weź to włącz. Za Shanghao. To wystarczy zaszczekać. Hao. A nie wiem jak to A się czyta. Dobrze powiedziałem po chińsku? Za Shanghao? To jest dzień dobry? Dobrze powiedziałem? Słucham? Nie rozumiem. Ja bym wziął tak, segonki i kurczaka w ciesie, bo to jest wszędzie. Popularny to jest z grilla kurczak. To już gdzie? Tam... No każdy zamawia zawsze z... Cieście. No to z najczęściej kurczak w cieście. Pan Chińczyk nas zaatakował, chciał nas wygnać z restauracji. Jeszcze agresywnie rękami machał. To jak nie można, to ci teraz pokażę. Żeby było jak najlepsze na świecie, to już nie najgorsze jest. Teraz tak to jest, żeby tam to się nie dodał tej potrawy. Nie kłóć się z nim, bo nam dosypie coś do jedzenia, takiego, że wyjdziemy stąd, nam z kościoła oczy się porobią. Sajgonki będą i kurczak gdzieś. Z ryżem. Przyjdzie z ziemniakami. Ale no z frytkami. Halo, co ty robisz? Nie mogę wiedzieć. Dlaczego nie rozumiesz? Ja nic nie rozumiem. Not speak Polish, pewnie. Not understand. Proszę, jedziemy. Proszę bardzo. Nie mogę. Czemu nie mogę? Proszę. Dobra, spokojnie. Proszę. Ale nie... Proszę. Dobra, nie drzyj się ty. Nie dotykaj mnie, bo jak mnie dotkniesz, to zrobię z ciebie plaka. Człowieku, jakby mnie dotknął, to od razu zrobię z niego plakat, nie? Chyba pojemy sobie. Jaki gość, ty. No, ale ty, no, ale widziałeś, co on zrobił? On cię normalnie wie. No wypierdolnie mnie za to. Wypas z baru i koniec. Tego, dziękuję. A te głowy dwa siedzą i czekają, wiesz. Tamten już stracił rozum, po jedzenie widzi, to ale nie, ale nie myśli. Krzysztof jest głodny, to wie. Badzio agresywny. Chciałbym powiedzieć, nie rozumieć, co ty mówisz, no speak Polish. Powiedziałem, że no. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dojebał Chińczyk, tu wiesz. Tak, no chyba tak, chyba żarty.
Jak mnie na to czaisz, ty my to stoimy, gadamy, a tam pięć kartofla pod kiblem oprawia. Ale nie, obsrał się trochę, bo mu powiedziałem, wydotki mnie, mówię, a zrobię z ciebie plakat. Wiesz, go uprzedziłem po prostu, nie? No, najwyżej na to zaatakują jakieś moimi grupkami po 3 miliony. Nie wszędzie. O, tu świsk wizji, wiesz. Lecę to. Nie, no dobra, tam nie, wiesz, nie ma co robić żwiru. No, nie pozwolił, to nie pozwolił. Ciekawe, co on tam wrzuci do tego jedzenia, bo jak tam jakiś, wiesz, chiński urok albo jakąś tam chińską przyprawę nam rzuci taką, że jutro nam się rado skoś te oczy porobią, to ja pierdolę, co jest. Zrobi dobre, bo będzie myślał, że to jest nagrywane właśnie. A ja bym powiem inaczej. Mi się wydaje, że on zna swoją pozycję w Łodzi i wie, co my tu chcemy zrobić. No. Właśnie, no możliwe, nie? A może... Może nie jesteśmy pierwszy z kamerą. Słuchaj, może on wie, że jest niesmaczny. Nie trawi się dobrze. Nie trawi. Ty, a może kurwa to kupimy... Dupy nie powypalały. Ty, a może to kupimy? Może to kupimy? Jakiś psom damy do jedzenia. Ty, jakim psom? Nikoli damy. No właśnie, grubo. Dobra, ty, zrobimy tak, że to Nikola będzie testował, bo Chińczyk się obraził, chuj wie co dosypał. Ale zerwowo, muszę sobie zapalić teraz. O, znowu? Chiński tytoń spożywasz? Ja nie ukrywam niczego przed widzami i sobie mam ochotę, to sobie palę, mam ochotę, to sobie nie palę i już. Ale wiesz, co mi się najmniej podobało? No. Najlepsza wtopa twoja z fajkami to było, jak pojechaliśmy do Janikowskiego na zapasy i ci mógł taką nie fajki wypalił, a ty powiedziałeś, że to Janikowskiego są. No bo Janikowski pali, a nic nie mówi nikomu, nie? Rękawicy schował. Dobre to było, Janikowskiego. Nie wiem, czy wy, drodzy widzowie, wiecie, bo wy tego nie wiecie, to ja was tu poinformuję, te wszystkie komentarze, które są odpisywane jako trochę ekipa, to jest ten gość. Ja odpisuję. Ostatnio czytam, że coś tam był negatywny komentarz na Busa i pod spodem napisane, a jako konto strony ekipy, bo to debil jest. Ja to napisałem. Widziałem, no. No, gościu pisze, że debil, no to ja debil, no to się cieszę, no to jestem debil już. To nie wyczepał do tego żarcia jeszcze tak. Nie, no co? Się wyczepia i będzie dopiero problem. Będziesz kurwa ja, ten kurczak w cieście, nie w panierce, tylko kurczak w cieście, kurczak w nasieniu będziesz jadł. Że zjemy bez sosu. No, bez sosu, tak. Jego kamerzystę szarpał, kurwa do niego, a ja mówię do niego, weźmie, mówię, nie rusz, bo cię, mówię, wbije w ścianę i cisza już była. Kurwa, nie jest rywal na kamerzystę. A to są najgorsze takie, wiesz, to są najgorsze, powiem ci, to są najgorsze takie prójduby, bo to wiesz, dostanie klapsa, później leci na policję i tego. Najpierw się pruje, a później leci na policję. To jest teraz moda tych czasów. Ale ja wam coś powiem, jak widzę, co oni tu wydali z kuchni teraz temu gościowi, tym dwóm, no, tu tych dwóch gości, co czekało, to wygląda dobrze. A cenowo, jak to wyszło? 35 zł zapłaciłem za sajgonki i za kurczaka w cieście na wynoją. No ale już coś wam powiem. Nie widziałem, żeby płacili za sosy i wzięli sobie po całym dzbanku. Także tam ta opinia, że sosy, nie wiem, 2 zł, no to albo jest stara opinia, albo przekłamana. No. Ale to też, wiesz, może ja coś ci powiem, tam może konkurencja pisze, tam ma 100 komentarzy negatywnych pod tym, może 100 komentarzy od konkurencji, wiesz, jaki jest rynek. Ty, ale ogólnie powiem wam, że to jest ciekawy format nagrywania takiego odcinku, tak nawet dla samego siebie, nie? Przyjechać, spróbować, zobaczyć. Jeszcze można wryj dostać od Chińczyka, może się dajesz, możesz wryj dostać. Ale wiesz, ale z drugiej strony to po tym materiale może mu wzrośnie sprzedaż, jak będzie dobrze. Może, bo my się spodziewamy, wiesz. Nie wzrośnie, bo każdy się będzie bał, że przyjdziesz i wryj dostaniesz od agresywnego tego, tjęsienczana. Słuchaj, my się spodziewamy przepalonej przepióry, wiesz, a może to będzie smaczne i kurczak. To, co dostali tutaj, ci panowie, to ładnie to wygląda, naprawdę, nie? To jest najlepszy patent na dietę. No tak. Widziałeś jakiegoś grubego Chińczyka? No właśnie. No właśnie. Samolot. Samolot. Bilgun. Wilkun, a mam katar. Gangster, już otwieram drzwi. Proszę. Proszę bardzo. Dobra, nie wiem, czy szafiłem. Ej, pękło coś. Musisz się stoczyć walkę z nim. Nie wiem, czy nie jest przygotowane. Bo tak? Ta kobieta tam wygląda. Ty ochraniasz całą łódź, musisz z nim porządek zrobić, bo chciał napad kamerzystę i musiałem mu zwrócić uwagę. Naszego biednego kamerzysty napadli? A czym ty? Jakaś walka na horyzoncie, słyszałem? No coś tam. Co, muszę? Nic nie muszę. No, chcę! Może go tam wiesz. On się pod nosem dziwnie uśmiecha. Nie jem. Jak nie jesz? Jesz, wszyscy jemy. Nie jem. O, ja tu blisko mieszkam, takie koty były wczoraj tutaj, ale już nie ma ich. Ja miałem kiedyś historię z jedzeniem, ale nie będę opowiadał, bo drastyczna jest. Ja nie ufam ani kobietom, ani Chińczykom, kurde. O! Ty, się wiesz co, Nikola, ja to nie jestem bardzo głodny, to jak chcesz to... Ja ci mówię, żeby nie było tak, że na stronę ekipy wejdzie film, jak my to jemy, a później u niego na kanale wejdzie film, jak on to robi. Bo też tak może być. Nie. Od razu powiem tak, sosów jest mało. Nie, no dobrze jest. Mało. Nie, no
No, najważniejsze, że nie jest biały. Jakby był biały, to był podejrzany. Jest w cieście, tak? No właśnie, wygląda dobra, bardzo ładnie. To. O, wygląda ładnie. Szczerze? Słuchajcie. Ale to była kobieta, dobra, nie fakt. To kosztuje, tak? Od razu wiesz, że nie ma kto pierwszy, to tam jest zawsze. Ja nie wiedzieć, ale taki najmniejszy, bo to panierka. To... Kurczak miękki. Nie, chujowy z ciężko jest moim zdaniem. Miękki, niedobry jest. Dla mnie lipa. Ale miękki to znaczy, że nie jest stary, taki suchy, jak pisali w tych no... Normalnych liczy. Za darmo i sól jest słodka. Ale nie, jest taki, jest wyjątkowo miękki moim zdaniem, nie jest taki. No miękki, bo świeży. Co pan myślisz, ty najwięcej jesz? Miękki, no. Panierka, jest za dużo paniery. Panierki w tym oleju jest też panierka. Próbuję. Ja zadzwonię do swojej koleżanki. Madzia, Gessler, weź podnieś, gdzie jesteś, myślisz z Łodzi? Byś podjechała do... Surówka normalna, ty, taka... Sos jest dziwny, ty weź oblukaj to, patrz. Taka skorupa. Galaretka, bo z lodówki wyjęty. Ty, dziwna sprawa. Nie moczy się nic. O kurwa. Koleca. Nie, to chyba niedobrze. Niedobrze to jest. Niedobrze. Słuchaj, surówka jest taka jak na każdym chińskim. Dużo paniery jest. Pokaż właśnie tak do obiektywu. Zobacz, dużo tłuszczu. Ja paniery. Nie wiem, w Łowiczu to wiem, że jest... Ty, ale zobacz. Ta panierka jest bardzo tłusta. Tak. Chuj. Jako początkujący adept polskiej kulturystyki nie mógłby się tu stołować. Nie. Dobra, skąd my się znamy? Z Dąbrowy gdzieś kurwa się znamy na 100%. Zobacz, tu są same znajome te twarze ty. Z telewizji. Kurwa, z jakiej telewizji? No z telewizji. Poważnie. Z jakiej? To TV. No poważnie. Telewizora nie masz? Teraz wchodzimy w Sajgonki i nie zdążyliśmy nagrać. Sajgonek, nie mamy noża. Już się kartofel. Nie mamy noża, rozrywamy. Pokaż jak wygląda. Nie wiem, coś tam sapał, że nie można nagrywać. Nie. No może w środku. Zobacz. Sajgonka straszna. Na zdrowie. Dzięki, trzymaj się. Tak. On ten chłop powiedział na zdrowie nam i tak się na nas spojrzał, jakby na ostatni raz miał nas widzieć. Podejrzany. Nie, ale strasznie ciężki. Sagonki nie polecam. Nie. Mi ta sagonka nie podchodzi. Rozgotowana. Sam olej. Tłusta strasznie. Ale bardzo. I... Najgorsza sagonka w życiu jadłem, naprawdę. Tak. Jednym słowem, chuj mu w dupę, kurwa. Ja. Tą chińską w dupę. Bo jest. Przecież bez tezady, kurwa. Sagonki nie polecam. Ta trójka, ale ta trójka to jest dobra ocena. Jeszcze to nie jest takie najgorsze. Kurczak nie jest taki zły. No. Nie jest zły. No. Ale sagonka strasznie. Zobacz, pokaż tutaj ten. Ale tej panierki jest nawalone. Tragedii nie ma. Nie, kurczak jest jeszcze jak cię mogę. 35 ale... zł za sajgonki, za to od 1 do 10 ja bym dał 3. Ja 2,8. 3 i za agresję? 3. Za agresję gotującego to już w ogóle. Słuchajcie, jedziemy teraz do najlepiej ocenianej knajpy w Łodzi, jeżeli chodzi o chińskie. Właśnie, nie będę jak to mówić. Chińskie, wietnamskie, to nie macie nas pretensji. Orientalne jedzenie. O jedzenie orientalne. Zagraniczne. Azjatyckie. Ty jesteś orientalny. Ja też. Jakieś jajecznice zrobiłem jednej klientce. Jak zjadła to rok po jajecznicy, nie widziałem. Dobra, widzimy się na najlepszym chińskim w Łodzi teraz. No. To, że jestem podczas treningów zajechany, nie mam mocy nawet kierować. W tą stronę jechał Dominik A z miejscowości G, ale w tym momencie odbieram mu kluczyki. Uprawnienia. Bo podjeżdża pod sam zderzak i zaraz BMW może być rozbita. Proszę bardzo, ty jeździsz bezpiecznie. Dziękuję za zaufanie. Lokalizacja jest, powiem wam, średnia. Zobacz jak lokal wygląda. Ale może jedzenie jest i syto na talerzu, no najlepiej oceniana. No, ja jestem w szoku. Kuchnia chińsko-wietnamska. Ja muszę zjeść. Ja głodny. Ty zawsze głodny. Ja zawsze. Nie, go w tym brzuchu przepuklinowa. Ale mówił tak, mówił zawsze głodny do zawsze głodnego. Ja jeszcze ogólnie to nie wiem, czy wy byście chcieli. Jakbyście chcieli, to możemy testować też jakieś burgery. No, kurde. Piszcie, że ten odcinek wam się możemy nie... Możemy testować codziennie. Ogólnie jakbyście chcieli testy jedzenia, to dzień w dzień nagrywane. Trzy razy dzień nawet mogło być w tym spadku. Czekaj, uważaj, już płytnie, nie popsuł. O, tu nawet z sportem zajawka była, widzę. Mistrzostwa świata rozpisane. Kurczak w cieście i sajgonki. O, proszę państwa, to jest złotówkę taniej. Za ten sam zestaw. Za ten sam zestaw. I tak, można nagrywać, że obsługa jest miła, pani ale jest miła. Nie jest lepiej, w sensie cenowym, bo tu mamy sajgonki bez ryżu. Jak? A tam też nie było ryżu. A nie, był ryż. Ryż. Bo tu ze swoim ryżem jest. Ze swoim przyjść. Ale przyszłym z ziemniakiem swoim. Nie, o, to mi się podoba. Bardzo pani uprzejma jest. Może, nie, no bo my, słuchaj, nie tylko degustujemy jedzenie, tak, ale trzeba wspomnieć, że obsługa bardzo miła jest i to mi się podoba. Już nikogo plakatu nie robisz. Jak oceniacie wystrój lokalu?
Tak, no szczerze to nie ma tu Sheraton to nie jest. Dobra, no Sheraton to nie jest, ale z wierzchu gorzej wygląda jak się odkurza. Dobra, najważniejsze, że tu nigdzie nie biją, wie. Nie chcą nas wyganiać, pozwalają nagrywać. Ja wam mówię, że w tamtym barze mogło być tak, że to już kilka osób chciało coś nagrać i ich pogonili. Z tego względu, że to niżej odsłonięty bar w Łodzi chyba, nie? Na TikToka wrzucił gość ten urywek naszego filmu z tym, co dzieciak stał z nami zdjęcie robił i telefonu zapomniał, no nie? To ma z milion wyświetleń. Czekamy teraz na zamówione dania i widzimy się przy odbiorze. Jest. Dobrze. Ale od razu na wstępie. Saigonka dwa razy taka jak tam. Porcjowo. Weź tu porównaj tamtego fiutka z tym krokodylem. Anakonda. Okrawki dały tam jakieś. Jeszcze w ryj można było dostać. Ale pachnie. Dobra. Skosztuj Staszku. Skosztuj Staszku, to jest z tego. Jak to było? Prane kojota. Dobra, ja skosztuję też kapustę. Ale zaraz. A sos nie wziąłeś? Kapusta. Świeża kapusta jest. Chrupiące bardzo. Bardzo. Dużo panierki jest, za dużo moim zdaniem, ale jest chrupiąca. Mhm. Za dużo panierki. Pokaż kurczaka. Nie jest taki miękki. Dużo lepsze jakościowe jest. Lepszy jest tutaj niż tam kurczaczek, no. No, tamten może był rozwodniony. Słuchajcie, na dzień dobry. Porcje większe, kapusta świeża, kurczaka jeszcze nie jadłem, chłopaki jedzą. Kurczak bardzo dobry. Dużo panierki za dużo. Lokal ładniejszy. I można nagrywać. Nie, powiem wam szczerze, że za dużo tej panierki jest. Napieprzone, za dużo jest. Ryżu więcej, nie wiem czy ktoś zauważył. Za dużo. A suróweczka? Jak? Ktoś kosztował? Twardsza panierka jest. Nie, dzień do nocy. Twardsza panierka. Dzień do nocy. Lepsza? Jakościowo tak, ale. Ale twardsza panierka jest. Tam była trochę miękka panierka, tu jest twarda taka panierka. Spróbujemy. Salwą. Tak się rozpada ładnie. No widzę, że jest dobra. Sztywna konsystencja. Sztywna konsystencja w środku. Nie, pyszna. Tutaj te dwie, tak jak tam cztery. To też jest ważne. No, dzień do nocy. Przecież on je kurczaka, a nie Saigonkę. Boże. A ty Saigonkę jadłeś? No Saigonkę. Jadłeś? No teraz jadłem. Ja też. A ty mu ocenałeś Saigonkę i kurczaka jadłeś? Ja ogólnie oceniam wszystko. Dobra. Nie bierzcie tego pod uwagę. Zostawiamy trzy opinie, bo Abus je ten kurczaka, a ocenia Saigonki. Nie, ja oceniam wszystko. Dobra taka pusta. Dobra taka pusta. Ty coś te ziemniaki takie rozgotowane kurde dali, nie? Tak. Generalnie jakbym ma powiedzieć, na 10, 7. Na 10 ile dajesz? 7,5. Za dużo trochę panierek. Ja daję 6,5, bo panierka jest nawalona. Serdki. Degustator. Joda Jusenka. Serbski ludojad. Dobra, a ty jak oceniasz? Ósemeczka. Ósemka, ja też 8. Wysoko, bardzo wysoko. Ja za tą panierę. Ja też za panierkę odejmuję. I słuchajcie, jeżeli wam się podobał tego typu odcinek, nie piszcie znowu, że to jest ściągane skądś. Wiadomo, że się inspirujemy. Na przykład ja bardzo lubię Mr. Krychę oglądać. I to by tak fajnie było w takim odcinku też sprawdzić, jeżeli wam się podobają takie odcinki, ale nie przyjmujcie się, ławka i siłownia będzie zawsze, a jeżeli wam się taki format podoba, będzie on widoczny na naszym kanale, jeżeli wam się podoba Nikola, też będzie na naszym kanale częściej. Podoba wam się. Dobrze. Słuchajcie, dodaję, że jestem ekspertem w dziedzinie depresji, no nie? To tam swoją drogą, ale też wychodzi na to, że jestem ekspertem w sprawach seksu, bo dostałem wiadomość tutaj od fanki. Różnie od fana. Hej Abus, jestem twoją fanką, od dawna cię obserwuję. Chciałabym się zapytać cię o parę spraw, jeżeli chodzi o seks. Czy wpierw powinnam chłopakowi robić lodzika, czy od razu przechodzić do rzeczy? Bo nie mam pojęcia, jak umilić czas chłopakowi. Proszę o odpowiedź, pozdrawiam. Napisz obiad mu ugotuj. Najlepsze będzie. Słuchaj. Odpisz dzisiaj środa. Słuchaj, jeżeli odpowiadam ci tutaj na kanale, jeżeli twoim chłopakiem byłby na przykład Krzysztof, zacznij na pewno od obiadu. Ale, i to taką dużą porcję. Ale ja coś wam powiem. To prawda, bo ja na głodnego seksu nie chcę. Nie, już dobra, tam żarty żartami, ja ale... Ja bym zaczął od deseru, od loda. Słuchajcie, ale żarty żartami, ale dziewczyna tu wychodzi na to, można tutaj się domyślić z tej wiadomości, że dziewczyna no po prostu jest zakochana i się stara, żeby mężczyzna miał dobrze, więc... Co doradzić tej osobie, bo to mnie ciekawi. No to na co? Maczy dziury. Nie, no słuchaj. Nie wiem co powiedzieć, jak była kora.
Ale dziewczyna jest, dziewczyna to chce chłopakowi zrobić przyjemność. To się liczy, że dziewczyna ma chęć i się stara, także mogę cię po prostu pozdrowić sympatycznie. Ja, Bożena i chłopaki tutaj, cała strong ekipa. I zacznę od deseru. Dziękujemy za wiadomość. Misia cię na pewno też pozdrawiam. chyba, że chłopaki mają jakiś ten pomysł. Ja mam pomysł, może doradzić, żeby wybrzmiał czerstwy Krzysiek. Krzysiek. Kogo Mojżesz nie zabrał na arkę? Jakiego zwierzęcia? Arkę to budował Noe, a nie Mojżesz. Jedyny coś jest. Widać, że czytam Biblię. Ja się modlę, czytam. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Mimo tego, że tu zapraszamy Nikolę, czasami, może będzie rzadziej. Pozdrowienia teraz. Jak zwykle serdecznie was pozdrawiam. Życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi, szczęśliwi, zarobieni. Wszystkiego, co najlepsze życzyłem ja, Abus, Kevin Lewron. Dziękuję. Nie wam majowe sny. Porada życiowa Nikoli. Podejrzewa Nikoli, ja właśnie na temat tej dziewczyny. Zrób mu po prostu dobrze. Dobrze. Albo chińskie mu zrób. Zrób mu chińskie tornado. Paluszkiem, zrób mu, wiesz, zrób mu paluszkiem po kółeczku. Może lubi, kurde. Widzicie, z kim ja to muszę współpracować, ale na razie.